Serdecznie witamy wszystkich hodowców. I tak jak przystało co tydzień, jak w niedzielę jesteśmy na locie, tym razem kolegi Zbyszka Oleksiaka. Kolegę Zbyszka odwiedziliśmy troszeczkę wcześniej, chcemy tutaj jeszcze wykonać parę zdjęć, ale zastaliśmy też kolegę Zbyszka. Cześć. Witamy. Tutaj witamy. I kolegów tutaj z oddziału jakiego? Końskie. Końskie, jaki to jest numer oddziału? Okręg Kielce 172. Tak, i koledzy, imię, nazwisko poproszę się przedstawić. Sławomir Karbownik. I kolega? Zbigniew Jarosz. Tak, czyli znamy kolegów tutaj już teraz. Koledzy powiedzą, co tutaj ci ciągnęło do kozie główek? No, gołąbki. I lot chcecie zobaczyć, czy nie chcecie? No byliśmy dwa tygodnie temu na locie, żeśmy oglądali, jak ładnie gołąbki siadały. Wtedy, a teraz troszeczkę mamy też lot, no, ale pogoda jest nie dopisuje zbytnio, widzimy. No, a my nie mamy bardzo czasu zostać dużo. Ale przy okazji widzę coś, jakieś zakupy poczyniliście, tak? Tutaj? Zakupy są zrobione tam. Aha, czyli gołąbki młode. Czyli teraz będziecie za chwilę, później za rok będziemy wiedzieć, czy osłabiły, czy wzmocniły hodowlę. No na pewno. No, to zobaczymy. Tutaj Zbyszek nam powie teraz o locie, który tutaj dzisiaj mają. No lot jest, dzisiaj jest lot numer 9, Neuropin 3. Także po prostu, no zobaczymy, bo znowu są te warunki takie bardzo zmienne, ta pogoda jest... No tu zaczęło padać przed chwilą. No, przychodzą takie duże fronty po prostu, nie? No wczoraj też tu koledzy z Grecka jechali do mnie, no to 15 km ode mnie to było po prostu normalnie ulewa taka, że głowa boli, nie, nie szło przejechać, nie? No i dzisiaj też tak już takie haje idą, także no. A gołębie były wypuszczone o której godzinie? 7:10. I to jest lot o długości 500? 512 km. 12 km, także no, myślę, że tak około pierwszej, drugiej możemy się chyba ich spodziewać. Zobaczymy, no. Z wiaderkiem mają, ale te przeszkody mogą być, ale może nie będzie aż tak ciężko, przynajmniej do części gołębi, dobrze, nie? A ile gołębi dałeś na ten lot? 85 jest łącznie z dwóch drużyn. Z dwóch drużyn, a czyli zostawiłeś jakieś cele u siebie? 48 jest dane z mojej drużyny, 37 jest z żołnierzy. A ile zostawiłeś? To też tam zostało, bo są dużo gołębi pozycyjnych, także wszystkich to jeszcze jest na tyle, nie? Dobra, to będziemy tutaj sobie czekać, zobaczmy. Tak wyglądają warunki pogodowe. Nieba niebieskiego nie mamy, wszędzie chmury. Także będziemy tutaj czekać i obserwować. Oczywiście w tym czasie też będziemy tutaj inne rozmowy przeprowadzać ze Zbyszkiem. Zawsze się czegoś ciekawego tutaj w takich hodowlach można dowiedzieć. No i doczekaliśmy się. Pogoda się poprawiła i się pojawiły dwa gołębie. Tu słyszymy kolega Zbyszek. Zbyszek. Dzwonkiem je przywołuje. One co tu krążą. Przed chwilą mieli... O, cztery już są, Zbychu. Cztery już są razem. Przypomnijmy, 500 ponad kilometrów lot. O, tu widzimy. Krążą. Oj, słońce troszeczkę nam w obiektyw, ale... Schowam może. Nie są zmęczone jeszcze, co? Nie, nie, także 1500 szybkość. Ile szybkość jest? 1500. Tutaj patrzymy zaraz. 1567. Tak, tu widzimy. Zbyszka też widzimy się jednak wyjściowo, że da przywitanie, bo on by się przejechał z fartucha na garnitur, marynarkę ładną. Tu kolega Sebastian Wardęga też obserwuje ten lot. Tak, sam nie lotuje, ale tutaj chętnie właśnie przyjeżdża do kolejowców innych oglądać przeloty. O, widzimy. Przed chwilą nam kolega chyba Piwowarczyk też mówił, że ma jednego, tak? Adam? Tutaj nieopodal w kozie głowach. Cztery są. O, cztery. O, widzimy już, siadły. To widzimy. O, słyszymy. Odbiły się już. No, już weszły nawet wszystko i cztery gołębie już mamy. I się też widzimy, wiatr przewiał, że tak powiem, te wszystkie ptaki. W chmury, przepraszam. O. I jakie to spodziewałeś się tego gołębi, Zbychu? No dwa są. O, tu jeszcze jeden, patrz, jeszcze piąty. Piąty jest już. Kolega musiałeś dzwonić na tą przemówę, tak? Kolega tu z oddziału? Tak. No. Jeszcze nie ma. No to są pierwsze gołębie w oddziale, tutaj widzimy. I tak się dobrze udało, że nie? O, tam widzimy, też już szedł. No na razie. Co to są? Te z gołębie, co mówiłeś? No jest dobra samiczka teraz, z tamtego roku co bardzo dobrze chodziła. Później samiczka jest też z tamtego. A ten pierwszy co przyleciał, co to był za gołąb? Już tutaj widzi ten, patrzymy. Ty będziesz wiedział, to będziemy zaraz wiedzieć. No 285, to jest samiczka też bardzo dobra. Ale po czym to jest? Po tych twoich tak, liniach króla King? No tu z żony jest ta druga samiczka, to jest potrzebna też w klasie B, no to też zamkła ładnie kategorię. Teraz tak, drugi lot. I tu pierwszy. Dobra. I klupa druga. Okay. No jest. No 285 to też bardzo ładnie, bo już ma czwarty konkurs, będzie miała w klasie B. To jest żołąb roczny? Nie. Nie, to jest z 11 roku samiczka, tak. Nie? Żadnego roczniaka chyba nie ma, nie? Nie. Nie, same są. Pierwszy gołąb to jest 2012 rok i to jest 10701,
A z jakiej gołębi to jest? Z Bysów, pamiętasz? To jest ta linia Pejsika, co ostatnio tam reklamowałem właśnie, co były te gołąbki dwa na aukcji, tam 28. Takie droższe troszkę. Tak, to mówię, taka właśnie, samiczka była, 700 one, złotych i samiec i 400 złotych samiczka. One właśnie przyspieszają na te dłuższe dystanse, no i właśnie to się sprawdziło, nie? No i ta 285 tak samo, no i 109 to też jest z tych moich linii dobrych gołąbków, z 330 i z Króla. Rozumiem, dobra. Popatrzymy, chwilę mamy tutaj przerwy, teraz na razie jeszcze nic nie widać. Ale widzimy, że ładna pogoda się zaczyna robić. Ja mam pięć gołąb. To Mariolka ma dobrze, dwa i będziemy ja mam patrzeć sobie tutaj. O. No i czekamy na kolejne gołębie. Nie miał nic. Nie musieliśmy czekać. Pojawiły się dwa kolejne gołębie. O. Pięknie sobie tutaj krążą. Oczywiście hodowcy by chcieli, zwłaszcza tutaj kolega Zbyszek, żeby jak najszybciej siadał, ale dajmy się też im wylatać tutaj jest trochę. 34, o. Tak? Zobaczmy, poznaję. I 415, tak. Czyli 7 gołębi, no. Dwie bardzo dobre samiczkę. Samiczka, dobra. 9 konkurs na 9 razy, tylko 1 na 25%. O, jeszcze, następny jest. I tu samiczka ma 3 koeficjent, 2, 3, 7 i zrobiła 4 konkurs, także pięknie tam zamkła klasę. To dobrze. To o co chodziło, no super. Zadowoleni. I to się skończy, że tak powiem, imprezą się to zakończy dzisiaj? Opijanie lotu będzie jakieś chyba coś? Nie, bo jeszcze głowa boli po wczorajszej imprezie, także nie ma to przesadzać. A jak się pije, to się bije. To jest ósmy, tak? Czy dziewiąty? Ósmy. Ale fajnie, bo dobre gołębie siadły, to jednak no 500 km to już jest, nie ma, choćby troszkę chmurko obchodziły, ale jednak... I prędkość pierwszą miały też w miarę wysoką, 1560. No. A na ile masz? Jednego? To ja mam 8. Słyszymy tutaj. No ale dobrze, że masz dobrego, to wiesz. U Adama Piwowarczyka jest to gołąb, który tak jak mówisz na olimpiadę idzie. Nie, no jest dobry gołąbek, bo tam siada co ma ten, nie, duże szanse po prostu wygrywać poszczególny ten, nie? Tak. O, dobrze. No na pewno będą za chwilkę pojawiać się kolejne gołębie. No Waldek ma jednego. 9 gołąb ląduje. Musimy tak poprzejść, żeby go zobaczyć. O, ten nic nie krążył, od razu wskoczył. O, tutaj Zbychu za chwilę też będzie wiedział, co to jest za gołąb. To Zbychu nam opisz od razu. Tutaj Zbychu jest troszeczkę, że tak powiem, zawiedziony, bo się okazało, że jeszcze kolega, kuzyn Michał, tak? Michał Jaworek. Tak, lepiej od ciebie będzie miał gołębia. On mi 30 sekund, no. 30 sekund, no, no nie zawiedziony po prostu, bo mu trochę pomogłem, także ten... Chciał dyplom chycić, no to długo nie musiał czekać, nie? No właśnie. Chyba być może będzie miał. Ciekawe, czy on tam będzie. Ten ostatni gołąb, wiesz co, jak za gołąb co wchodził? 29,98 to jest samica 08 roku, to jest lociara, tam są wszystkie nasze... 7 lat, to dość, tak. Dość wiekowy gołąb, wiekowy, już jak na lotnika. No w tym roku już wszystko wychodził, ale już jednak teraz wyższy dystans sobie poradziła, nie? Tam są wszystkie też, i tam jest gołąbki, są za 30, jest Króla. O, tak. No ile masz? Tutaj rano mieliśmy też jeszcze innych kibiców, o tutaj widzimy, żywo trwa wymiana informacji o przylocie gołębi. Ja tam już nie będę, niestety nie mogę tak obserwować, bo słońce stoi centralnie nad nami, o ale widzimy jak sobie te gołębie siadają, tak jak znamy te już te gołębniki, widzimy, o te weszły od razu, ten też, tutaj samczyk u góry widzimy, takie niebieskie pstry, sobie roczniak, tak? To chyba pierwszy roczniak to jest chyba? Chyba tak. Pierwszy, czyli widzimy na tym dalekim, większym dystansie trochę te roczniaki. Przychodzą trochę później? Nie, akurat bo mało roczniaków poszło, tak. To ile poszło roczniaków? Bo oszczędziłeś się po prostu? 13 sztuk. Nie, bo ja tylko 13 sztuk już daję tylko. Aha. Dobrze, zaraz sobie też później... O, widzimy, jeszcze przyszedł. Ciężko powiedzieć, o, tam się już odbił, widzimy też niebieski. O. Zbychu sprawdza. Pierwszy przyleciał o której godzinie? Pierwszy? Zobacz. 36, to była 12.36. 36, a były wypuszczone o godzinie? 7.10. 7.10. Prędkość miał pierwszy 1560. 66 tam. 65. Teraz tak sobie przychodzą, nie ma takiego żadnych, nie ma jakiegoś żadnego takiego spektakularnego przyjścia dużego stada, tylko przychodzą sobie po prostu grupami po 1-2 gołębie. 12 gołębi tu słyszymy, kolega ma tu. Bardzo dużo telefonów, rozmawiają, także o, sobie hodowcy, wiadomo, takie informacje między sobą to na bieżąco wymieniają. Mają kolejne gołębie, 13, 14, 15, ten 13 już wszedł tutaj do tego gołębnika po lewej stronie, natomiast tutaj widzimy dwa nakrapiane, po klapach sobie tutaj chodzą, ale już są i tak odbite. 15, tak? 13, 14, 15, no to się zgadza, wszystko to obserwujemy. Miejmy nadzieję, że ta pogoda będzie właśnie taka jak teraz jest, nie tak jak rano, że jeszcze i padał deszcz i zachmurzenie było duże, tutaj chmur troszeczkę widzimy, ale
to jest taka akurat pogoda. Najważniejsze, nie ma takiego upału nieba, które nie służy gołębiom. Mam pilotnik, Krzysiu, gdzieś takie. Tu widzimy, teraz kolega Zbyszek włącza, słyszymy dzwonek na pilota. Dzwonki poprzerabiałem sobie na piloty. Do każdego tego jest, nie trzeba już ten, jest bliżej jeszcze. Nie trzeba tam dzwonić, ten, no widzimy. Jak w jakiej kondycji są, Łukasz, gołębie? Zmęczone? Nie. Jakoś specjalnie przygotowywaliście te gołębie? Zdradź jakiś trochę tajemnic. Ostatnio tutaj u kolegi Andrzeja Walędziaka wyciągaliśmy informację, on nam opowiadał o tym, jak ocenia gołębie, kondycję ich, a ty powiedz, jak przygotowujesz te gołębie. O, tu nie, no to 16, 17. Tak, nieraz mówiłem, po prostu, no gołąbków przygotujemy według dystansu, po prostu, według pogody. I tutaj raczej po prostu program tak, jak tu niektórzy korzystają, no to jest... Poczekaj, tylko popatrzę. O, tu widzimy. 17, 18, samiczka, 11 rok, na pewno. No widzimy, tak się fajnie rozmawia, bo tu można porozmawiać, poglądać przylot gołębi. Przyjemne, spożyteczne. 125, to też gołąbek, co ma 7-8 konkursów, no to też ma 1,25% i ma 8 konkurs zaraz, nie? I teraz opowiada, jak to przygotowujesz, żeby tutaj no tak, jak po prostu, my robimy zawsze podobnie po prostu, według pogody, według dystansu, nie? Czyli? Według tego planu, który tam koledzy korzystają, czyli? Proszę? Co dajesz? Mega moc? No to dostają czwartek, piątek mega... Bakteriobójce, te swoje środki, niszczyciel adeno, wszystko. To czwartek, piątek dostają mega moc i na te pincetki już na przykład dostają razem z długodystansową wytrzymałością, nie? No i w przypadku w sobotę dajemy zestaw osłonowy, ten elektrolit na wytrzymałość, który powoduje to, że gołębie no nie muszą jeść przez 48 godzin praktycznie, nie? Po tym, nie? Jak się raz napiją przez pół dnia, to 48 godzin w ogóle nie muszą jeść, nie? One w ogóle nawet nie chcą jeść po tym już elektrolicie na wytrzymałość, nie? Bo na następne dwa gąbki. I trzeci, tu siadają, czyli około 20 gołębi już mamy, to będzie chyba 21 albo 2 gołębie z tymi razem, jak się odbiją. 18, czyli to 3 to będzie 21. 21 albo 22 nawet, bo któregoś mogliśmy przegapić. 20 odbitych, tak. Czyli jeden może był, kurde, nie od, albo nie odbity, albo nie z tego lotu. Może. Bo według mnie, albo już chyba, że to jeden się nie odbił z tych, co patrzyliśmy. Znaczy lata o to tutaj dołożył ostatni. Godzina, która jest, jaką mam teraz prędkość już? Czy to wszystko tak na raz nie dam się rady odpowiedzieć, wiesz, bo jak jestem w jednej funkcji, to nie w drugiej. To było tak, 54-54, bo to jest na tej drugiej grupie, wiesz? Tak. No samica znowu jeszcze z 08 roku, Zenek, to jest GMP 2012 roku. Tak, z drużyny GMP. O, kolejne dwa. O, widzimy, Sebastian już dojrzał. Krążą, nie, czy weszły już? Krążą sobie. Wysoko tam jeszcze, o. 2-3 kółeczka pewnie zrobią i też będą siadać zaraz. A z kierunku przychodzą chyba, nie? O. Z kierunku tak szły. Neuruppin to jest miejscowy, Neuruppin to jest miejscowość w Niemczech. Tam wy planowaliście rano wypuścić trochę wcześniej chyba, nie? No, ale warunki pogodowe nie pozwalały, nie? No widzieliśmy, to tak się często zdarza. Na 10 to troszeczkę było późno, nie? No ale dobrze się udało. Panie, jak nasza? No ile masz? No. Dobrze. Chcę sobie spokojnie, to możemy wszystko obserwować. No, słyszymy tutaj kolega Zbyszek. Czekając na gołębie, odbiera dużo różnych telefonów, sam dzwoni, teraz z kim rozmawiasz, Zbyszku? Witam, może kolega się przedstawi? Kawecki Waldemar, oddział Olecko. Czyli kolega Kawecki Waldemar z oddziału Olecko. Jaki macie lot tam dzisiaj? Sławno 2. Sławno 2, to jest ile kilometrów u was? Z 500, 600? 370. Ile? Czy nie? 370. 370. No kolega po raz pierwszy kupił na aukcji tutaj u ciebie gołąbki teraz w tamtym tygodniu. No i tak, no u żony. I teraz po prostu no, przy okazji zakupił te środki tam, no tak zwane mega moc i wszystko. No i zastosowaliśmy kilka takich właśnie czy tych środków. Drożny oddech też? Drożny oddech też dałeś? Tak. No i co wyszło ci, jak rekord ci wyszedł, tak? To co chciało osiągnąć, osiągłeś? No oczywiście, nawet lepiej niż chciałem, bo tak planowałem, że 3 konkursy będą w oddziele, ale na pewno będzie 5. No bo kolega do tej pory tak jeden konkurs zdobywał, no nie w ogóle, no i powiedziałem mu, że po prostu minimum, bo ile włożyłeś gołębi? 20 gołębi. Tak. 20, no. A jak długo lotuje kolega już? Drugi rok. O, to bardzo. Pierwszy rok na starych. No i było bez konkursu, jeden konkurs na końcu, nie? Powiedziałem mu, że w jednym tygodniu, nie? Będzie przynajmniej 5 konkursów, nie? Bo myśmy mieli przygotowanie... Tak się sprawdziło. Także ja jeszcze to powiem tylko, że ja roczniakami tylko lotuję, także to w ogóle to już...
No a mieliśmy czas dopiero od środy, nie? Od czwartku praktycznie. No. Od piątku, no bo jeszcze takie... Jeszcze raz przypomnij, jaki to jest oddział? Olecno? Olecko? Olecko. Olecko? Olecko, koło Suwałk. Koło Suwałk, aha. Czyli północno-wschodnia Polska. Młode, dobrej kondycji przyszły te, co koledzy wysłałem? Oczywiście, jak najbardziej. Zadowolony kolega jest, tak? Zadowolony. Tylko jeszcze jedno pytanie. Teraz szybko rozłączę samiczki od samców. Tak jak po prostu koło godzinki, bo tak już tak będzie, zejdą się gąbki, tak koło godzinki po prostu, niespokojnie można ten, nie? Żeby zostały. Tak jest. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję, ja jak mówiłem, jutro się odetrę, jeszcze zadzwonię. O, ładna grupa idzie gołębi na raz. No to właśnie, tu cztery gołębie siadły, pan kolega Kawecki z oddziału Lecko, to jest okręg suwalski. Kusiu się uczy dopiero po prostu, no ale no, dwa lata i roczniakami wszystko, nie? No słabo mu szło czy coś, ja mówię, no cudów nie zrobię w jedne kilka dni, no nie, ale postaram się pomóc, no nie. Znaczy nie, bo tak jak to mówią, rzeczy niemożliwe załatwiasz od ręki, a na cuda trzeba trochę poczekać. Na cuda trzeba poczekać po prostu, ale jednak się troszeczkę udało, bo... No, tak na budowach jak kiedyś pracowałem, to tak właśnie za taki motyw. Swoje zrobił po prostu, nie? Swoje zrobił, tak. No. A tu w tym czasie ciągle siadają gołębi. Tutaj jeden z gołębi, który obserwowaliśmy, nie był z tego gołębnika, ale on już poleciał chyba, nie? Czy siedzi dalej? To jest ten, co siedzi? Nie. Ten nakarpiany? Obcy jakiś. Nie, nasze dosyć fotą gołębie, także go. Dobra. Słyszymy zegar na wieży tutaj pobliskiego kościoła. Jak przystało, to ulica Kościelna tam bije. Widzimy go tam w wieży w tle. O. My sobie tutaj spokojnie patrzymy. Rejestrujemy przylot gołębi u kolegi Zbyszka, to już lot numer 9. Jeszcze tych lotów ile u was zostało? 5? No 5, bo to jest 14 lotów jak zawsze. 14 lotów i później na młodych ile planujecie? 5? I piątkę. 5. O. Także tutaj na pewno też kiedyś jeszcze kolegę odwiedzimy. O, a tu sobie w międzyczasie możemy popatrzeć, o teraz tutaj większa grupa chmur została przez wiatr przygnana tutaj. Widzę tam huśtawki on ma dla gołębi. No patrz, buja, to jest właśnie tajemnica. To możemy zobaczyć o tą huśtawkę. A czemu masz tak, że luźno tak? Tak to jakiś ma ten efekt, że one są tak zwisają. Nie, no tak, tak się składa i to. Śrubek zabrakło po prostu, tak? Bo one są zawieszone do góry, dlatego. No, no. Nie? I automatycznie do góry jak idą, no to ich nie ma wcale, nie? Aha. No ile tam miszu masz? Dobrze. O, tutaj widzimy, wylądował kolejny gołąb, to jest już 51 gołąb. Widzimy, tak jak mówiliśmy, wiatr przygnał chmury. Tutaj odczekaliśmy chwilę, ale widzimy tutaj za domem, już są ciemne, tak jak kolega Zbyszek już tutaj zdążył się zorientować. Już haja jest, już pada bardzo mocno. To nie? Teraz wytłumacz tutaj po polsku, co to znaczy ta haja, nie? No haja to jest, no, to jest haja, dużo pady w jednym momencie. Prosił, żeby poprosić tutaj jak gwarą, to żeby tłumaczyć od razu na polski, żeby tu koledzy z innych stron, na przykład ten kolega, co przed chwilą dzwonił z Suwałk, żeby on też zrozumiał. Bo haja słowo, czyli krótko mówiąc, pada deszcz tam w tamtych okolicach. No jednak była przeszkoda, tylko tu rozmawiałem z wiceprezesem okręgu, no powodem 7-10 było to, że była brzydka pogoda, w Zielonej Górze padało i czekali, aż przestanie padać, nie? No i tak, jak widzieliśmy, kilka gołębi idzie od tyłu, no nie? No ja mogę potwierdzić, bo ja tu siedzę teraz i na mnie, mimo że świeci słońce, deszcz pada, Zbychu się tutaj z Łukaszem i z kolegą Sebastianem ukryli pod zadaszeniem. My tutaj to sobie obserwujemy gołębie, na razie widzimy, świeci słońce, ale to jest mylące, bo tylko tutaj praktycznie ono przeziera, o tu widzimy, przez taki korytarzyk zrobiony w chmurach w niebie, ale tam już jest naprawdę, widać, że za chwilę do nas większe opady przyjdą. Część dobrych gołębi sobie dała radę, no a jednak część dobrych gołębi no, też musi obchodzić te chmury. Zadowolony jesteś, widzę. Tak, no bo jest fajnie, no, część gołąbków poprawiły koeficjenty, no nie, wiadomo, zawsze by się chciało lepiej, no ale jest dobrze, no jest super, nie? No to dobrze. O. Tutaj te gołębie siadają, parę gołębi my tutaj już widzieliśmy jak siadało. 50 jest jeden gołębi na 85 włożonych. Czyli jeszcze to sobie troszeczkę poczekamy, bo zobaczymy. Jeszcze nie ma całej godziny. Tak. O. Prędkość też była dobra. O, takie loty. Seba tutaj przykładowo sobie tutaj siedział, z Zbyszkiem rozmawialiście, tak? Tutaj jakieś wnioski wyciągnęliście tutaj, bo zawsze hodowcy tutaj widzieliśmy rano, zastaliśmy ja kolegów. Ja już nie? Także tak, tak. Teraz mam trzy strony, a cztery do przemyślenia. Do przemyślenia, wieczorami tak. Dosyć trzeba, nie? Tak. Zbyszka tutaj też musimy też właśnie, po co masz notować, to my musimy teraz nagrać takie po prostu porady Zbyszka i tak też kiedyś zrobimy, o właśnie, dobry pomysł właśnie, mieliśmy z kolegą Andrzejem Głazikiem, kolega Andrzej Walędziak tam też swoje przemyślenia ostatnio bardzo chętnie, że tak powiem, dzieli się nimi, a tutaj kolegę Zbyszka to też na bieżąco tak po prostu usystematyzujemy, kiedyś pytania i tak w formie pytań zrobimy taki jakby poradnik dla hodowców, o, i widzimy, no nie widzimy właśnie, bo już wszedł ten gołąb,
ale już 52 gołąb jest już odbity. Łukasz też jest zadowolony, tak, bo jest dla zadowolony. Łukasza te dobre konkursy się wiążą z premiami, pensjami wyższymi, takimi rzeczami, także o to chodzi, ale tutaj też dużo tych gołębi, tutaj te gołębie, te sukcesy też właśnie są spowodowane właśnie Łukasza pracą, bo ty się, Łukasz, zajmujesz przecież tymi gołębiami, systematycznością i takim właśnie pilnowaniem na bieżąco. W tym roku też pod koniec i na początku przyszłego zapewne będzie dużo różnych wystaw, będzie wystawa europejska, to też się postaramy też tutaj, powiedziałem sobie Zbyszek, nie, jakąś wystawę oglądać za granicę. No, jak w Brnie, to na pewno będziemy, nie? Dobrze. O, a tu sobie popatrzmy. No niestety chmury na razie tam tutaj za domem i z tej strony właśnie wiatr wieje, no ale miejmy nadzieję, że to gołębiom jeszcze nie przyjścią, nie przychodzi, nie przeszkodzi. Tutaj teraz przed chwilą lądują kolejne gołębie, lądowały teraz, był gołąb o numerze, mówiłeś, przyszedł, nie, akurat nie zdążyliśmy go zarejestrować, ale samiczka, na którą liczyłeś, tak? Liczyłem, bo z dwóch pincetek już miała koeficjent tam 2 i 3 i 7 ma, także po prostu ma już 90 też w tym jednym, właśnie liczyłem, że poprawi, no, ale akurat teraz dopiero przyleciała, także to już jest 60 gołąb gdzieś? 58. 58, tak. No to tutaj szkoda, że ta nie przyleciała w czas, no bo już zapiła też kategorię B, no ale trzeba jeszcze czekać, jeszcze jest. No. Miejmy nadzieję, że to się tej koledze te marzenia, nadzieje spełnią. Każdy z hodowców, który tutaj lotuje, zawsze robi. O, widzimy tutaj, siadają sobie pojedynczo. Tutaj góra, takie grupy czterogołębiowe, że tak powiem. O. Tutaj nam ta fontanna słyszka trochę przeszkadza. O, widzimy, przeskoczył z jednego wlotu gołąb na drugi, już też jest w środku gołębnika. A chmury na nas pomału nadchodzą. No i pomału tutaj będziemy kończyć naszą relację. No niestety, tak jak przewidzieliśmy, to deszcz pada, wprawdzie nie tak mocno, jak byśmy się spodziewali my wcześniej tego, ale dość intensywnie. Gołębie tutaj nie przeszkadza to, że tak powiem, gołębiom w przybywaniu. Tutaj Zbyszku, ile tych gołębi, że tak powiem, przyszło? Na 85 gołąbków, 79 jest w tej chwili w domu, brakuje 6 gołąbków, no ale nie z pierwszej ligi, także o. Super lot udany jest. Także my tutaj, my te gołębie tam rejestrowaliśmy przylotu, dokąd tam było, tutaj później jeszcze rozmawialiśmy, a w międzyczasie też się pojawił tutaj, przepraszam, koledzy tutaj z oddziału Myszków, tak? To koledzy się przedstawią może? Akurat z Częstochowy Wschód. Tak. A z Częstochowy Wschód, a tutaj tak. Kolega z Myszkowo. Tu. Mariusz Le. Ty lotujesz tu w oddziale? Tak. Oddział Myszków. Tak, tutaj. Sekcja Myszków. Sekcja Myszków. I sam lotujesz czy z kimś? Sam. Sam, o to ile masz lat, powiedz? 15. Tak zdecydowanie odpowiadaj wtedy. No. I powiedzmy jeszcze, bo to jest Zbyszek, mówisz, że tak przypadkowo raz z jakimś twoim gołębiem latał? No, kolega tak mu gąbka tam dostał i wziął go, utrzymał go, nie? I mówi, że wkłada mojego gołębia, że mu siada nam dobrze pierwszy. A to jednym tylko latałeś, nie? Jednym. Znaczy, ode mnie jednym. Od pana jednym. Aha, jednym. A tak ile masz swoich gołębi w hodowli? Z młodymi? No wszystkich, no tak mniej więcej. Koło setki. Koło setki. I sam się nimi zajmujesz, czy masz kogoś do pomocy? Dziadek mi trochę pomaga. Dziadek ci pomaga. Dziadek też lotował wcześniej gołębiami? Nie. Aha, no dobrze. No to wróćmy teraz do tego lotu, który tutaj dzisiaj odbywał. Powiedz, Zbychu, jak to tam? Zadowolony jesteś? Widzę, humor dopisuje. No fajnie, elegancko jest. No, na tą pogodę jest, no nie ma strat, bo obawało się, że będzie po prostu ciężko. Ale tu koledzy jechali, no to... Ja jestem w ogóle w szoku, że te gołębie w ogóle dotarły. Bo wyjechaliście od Częstochowy od północy? Tutaj od Żarek, od Świętej Od Żarek, Jany. Aha. Tak. I co, tak intensywnie podało? Wycieraczki nie nadążały w pewnym miejscu. Aha. Także... Czyli, że tak powiem, udało się tym gołębiom tutaj u nas? No, tak jak u nas, to na razie tam pojedyncze sztuki jakieś tam w oddziale. A wy dzisiaj macie jaki lot? 760. Chyba do średniego. I co, wy teraz czekać na gołębie tu przyjechać? To znaczy, my akurat przerwę zrobiliśmy. Aha, przerwę. Bo dwa tygodnie temu mieliśmy taki ciężki lot. Maraton odpuściliśmy. No na poziomie 50%. Po akurat po szczepionkę. Po szczepionkę. Rozumiem. Dobra. No nic, to Zbyszku, będziemy na razie tutaj kończyć relację. Tutaj jeszcze za chwilkę porozmawiamy o kilku gołębiach. Coś jeszcze masz do dodania kolegom tutaj? Nie, no tak to. To wszystko. Wszystko będzie raczej. Wszystko. No to życzymy sukcesów. Będziemy tutaj obserwować kolegi Zbyszka, że tak powiem, sukcesy. Mieliśmy nadzieję, że w tym roku również, podobnie jak w latach poprzednich, będą to sukcesy tak na skalę taką, żebyśmy mogli, jak pojedziemy na jakąś wystawę, to żeby te twoje gołębie tam po prostu można było oglądać. Także ile medale odbierać. W tych deszczach to chyba nie jest możliwe. No nic. Dziękuję wtedy. Do zobaczenia. Dobry lot. I powodzenia życzymy.